witamy Państwa na dzisiejszej uroczystości otwarcia świetlicy, nowej świetlicy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Stowarzyszenia Jesteśmy Związkowi. Tak, pracy było bardzo dużo, także no, każdy poświęci tutaj dla nas dużo czasu swojego. Na przykład ja chodziłem do pracy na 3 rano, po pracy przychodziłem tutaj i do wieczora spędzałem tutaj swój wolny czas. A tutaj będziemy przeciwać. Proszę, proszę. No to zaczynamy. 3, 2, 1! Jak widać, tutaj roboty było dużo i efekty mi się wydaje, że są takie dość względne jak na pracę samych rodziców. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy żadnego rehabilitanta, także super by było, gdyby się znalazł jakiś na początek wolontariusz. Z tego względu, że my jako stowarzyszenie nie mamy tutaj takich środków zgromadzonych jeszcze. Z tego względu, że no grosz, każdy grosz poszedł na wyremontowanie tej świetlicy, a w niedługiej przyszłości myślę, że uda się i po prostu rehabilitacja będzie w tym pomieszczeniu, także jak Państwo widzieli, jak żeście widzieli tutaj, jest wspaniała salka rehabilitacyjna, która ma, jest wyposażona w sprzęt. Wyjątkowy, bo jest zwieńczeniem kilkunastomiesięcznej pracy, wytrwałości rodziców, uporu. Ciężko mi o tym mówić, bo wiem, jakie przechodzili katusze, żeby do tego otwarcia dzisiaj doszło, ale radość moja miesza się właśnie z tym i ona chyba zwycięży. Radość zwycięży. Naprawdę cieszę się, że taka grupa tak wytrwałych ludzi doprowadziła do czegoś tak wspaniałego, co przejdzie na pewno do historii Kieczy. Wkład mój był niewielki, bo to było znalezienie pomieszczeń, potem wspieranie duchowe, jakieś skromne finansowe, o którym nie chciałbym mówić, ale główną zaletą tych ludzi jest to, że zachęcili do pomagania sobie wiele instytucji, przedsiębiorców, kombinat rolny, spółka komunalna. No a ja, no powiedzmy, że gdzieś tam z boku przyglądałem się i jeżeli pani Elżbieta Domarecka chciałaby to potwierdzić, to nie pozwalałem im zrezygnować. O, może tak to ujmijmy. Bardzo wyjątkowy dzień, bo w końcu udało nam się dopiąć do końca to, co sobie wcześniej zamierzyliśmy, czyli otwarcie placówki dla naszych dzieci niepełnosprawnych. Więc dzisiaj oficjalnie mówimy, udało się, otworzyliśmy, jesteśmy z siebie dumni. Burmistrz ma rację. Do końca wierzył, że damy sobie radę. Do końca nas wspierał i to on nam za każdym razem umowy przedłużał, gdzie nie wywiązywaliśmy się z terminem, bo niestety no, koszta przewyższały nasze możliwości, ale burmistrz wiedział, że dopniemy tego i otworzymy tą placówkę i on wierzył w nas do końca, także jemu za to bardzo dziękujemy. On był takim naszym też motorem napędowym, bo wiedział, że to jest potrzebne naszym dzieciom. Potrzebne jest naszym rodzinom, naszym dzieciom i całej tej społeczności, więc jemu ślicznie za to dziękujemy. Czego nam teraz można życzyć? Dalszej wytrwałości. I przede wszystkim tego, abyśmy mogli sobie znaleźć rehabilitantów, terapeutów, którzy mogliby z naszymi dziećmi pracować. I dalej, żeby te osoby, które nas wspierają, dalej nas jednak wspierały w tych działaniach i nam pomagały, na ile są w stanie pomóc.